Cześć wszystkim, witam was serdecznie w nowej serii na moim kanale z The Sims 2. I jak po tytule możecie zobaczyć, są to siostry Brown. Oczywiście dwójeczka musiała u mnie się pojawić po przerwie, ale jednak w końcu i nabrałam ochoty, żeby w nią grać i wymyślam sobie nową serię. Mam nadzieję, że będzie fajna. Jak już możecie zauważyć, naszymi głównymi bohaterkami będą trzy siostry, czyli Clarice Brown, która właśnie tutaj gra w lotki i nie chce się nam pokazać. Clarice jest simką rodzinną, pragnie stworzyć rodzinę. Jej cechy są takie w miarę, powiedziałabym, neutralne. Takie wszystko pół na pół prawie, że. Clarice będzie taką simeczką, która będzie interesowała się, myślę, naturą. Nawet jej wybrałam taki pokój, dosyć kwiatowy. I myślę, że w tym kierunku będzie na razie szła. Aha, co najważniejsze, Clarice jest wiedźmą. Tak, Clarice jest wiedźmą. No i co, na razie tyle w tym temacie. Jest kolejna simeczka, Ida Brown. Proszę bardzo, oto ona. Blondyneczka. Taka bardzo, powiedziałabym, delikatna. Bez żadnego tutaj, żadnych udziwnień. Taka właśnie miała być. Ona jest simeczką pragnącą popularności. I jest taka bardzo otwarta, leniwa. Taki trochę lekkoduch, uprzejma, taka też w miarę, ale jest bardzo otwarta, bo właśnie pragnie tej popularności i ona będzie sportsmenką, moi drodzy. Mimo, że ją tam ciągnie trochę do muzyki, ale myślę, że jedno z drugim można jakoś połączyć ewentualnie. I ona jest simką, tak, bez żadnych nadnaturalnych mocy. Jest również, moi drodzy, Melissa Brown, która ma teraz dziwną minę. Ale ona wiele przeszła, moi drodzy, bo początkowo moim zamysłem było, żeby Melissa była wampirką. Ale niestety ja i wampiry, proszę was, ja po prostu tak zlamiłam, że szkoda gadać, ona mi prawie umarła. Bo przecież w The Sims 2 nie jest tak łatwo z wampirami jak w The Sims 4 czy nawet w The Sims 3. Nie miałam pojęcia o tym i po prostu źle się zadziało, więc może jak skończą studia, to Melissa zostanie wampirem, nie wiem, jeszcze to przemyślę, bo nie do końca mi odpowiadają jednak te wampiry w The Sims 2, ale zobaczymy, jak się dalej potoczą nasze losy i cała rozgrywka. Tymczasem Melissa pragnie właśnie zdobywać wiedzę i ona jest taka bardzo stonowana, ona jest właśnie taka poważniejsza i bardziej taka przykładna do nauki. Jest też uprzejma i schludna, taka wiecie. No. I wszystkie są siostrami, ale nie są siostrami z krwi, tylko po prostu są z domu dziecka, bo razem się wychowywały i stworzyły właśnie sobie taką jakby własną więź rodzinną. No. I jesteśmy sobie w akademiku i będziemy tutaj właśnie sobie pogrywać naszymi siostrami, a potem przeniesiemy się do Miłowa. Tutaj chciałabym, żeby wybrała sobie kierunek studiów, bo ona jako jedyna nie wybrała. Tutaj Clarice jest na psychologii, Ida jest na aktorstwie, bo ona będzie szła w kierunku sportu, więc tylko aktorstwo jej się nadawało, mój Boże. Nie, to nie to. To chyba głośność efektów, tak. Ta muzyka, muzyka. Ach. No. Dlatego zaczynamy dopiero po 18, bo no zlambiłam z tym wampirem. Więc tak, no. Jest jak jest. Nieważne, zapomnijmy o tym. Tutaj wybierzemy sobie z Melissą wydział, kierunek, znaczy się. I zobaczymy co. Aha, ona miała być
bardziej w naukę iść, tak? Dobra, weźmiemy jej fizykę, bo tutaj mamy i medycynę, i naukę, więc potem w razie czego będę mogła sobie potem wybrać, no. No tak, ona miała wpadkę z pęcherzem, w ogóle tutaj pewnie już mają ładne wspomnienia. No nie. Tylko to na szczęście nie zapisało jej się, że była przez chwilę wampirką, która prawie mi umarła. Zapomnijmy o tym. No dobra, dziewczyny. Co wy robicie? W ogóle nie wiem czemu, ale Clarice i Melissa się nie lubią. Zobaczcie. Nie mam pojęcia, o co im chodzi. Ale one tak same z siebie od początku i no... Przykra sprawa, powiedziałabym. Ty byś mogła się umyć. Czy ja tobie też dałam tutaj te punkty? Dałam, dobrze. Dobrze. To twoim celem, moja droga, będzie najpierw się umyć, a potem zaprzyjaźnić ze swoimi siostrami, bo ty jesteś taka bardzo... Bo ty jesteś taka bardzo wesolutka, przyjaźniutka i chcesz ze wszystkimi się przyjaźnić. Ona będzie takim katalizatorem, dobrze mówię, między właśnie Melissą a Clarice. Wiecie, bo one tam mają te swoje spięcia, więc ona będzie ich... No widzicie, ona idzie już ją szturchać. Ja nie chcę, żeby one się aż tak kłóciły ze sobą. Usiądź sobie na razie. Też sobie usiądź. Patrzcie, ona chciała usiąść akurat na ten sam fotel, nie? Poczekacie, aż wasza siostra się umyje. O, czekajcie, jest rozmowa, będzie kłótnia. Oczywiście cały ten piękny akademik ściągnęłam z internetu, ze stron Kilana CC. Tam jest mnóstwo pięknych akademików, ale po prostu one mają tyle modów w sobie, że po prostu nie mogłam. Pierwszy akademik, który ściągnęłam, miał ponad 1000 modów, albo nawet więcej i no nie dało się tutaj grać, bo się wszystko ścinało i no, tutaj też chodzi jako tako, ale wiecie, nóż na gardle, nie wiadomo co się stanie. Zaproś na Melissa. Może wam się relacje poprawią, już tutaj się poprawia, o. Rzuć zaklęcie. Czemu nie może rzucać zaklęć? Nie może na studiach rzucać zaklęć? Czy o co chodzi? Zobaczcie, poprawią mi się relacje. Usiądź tutaj z nimi. Siostrzany wieczór, moje drogie. Bo wy macie, że jesteście, siostrami. Tak. No, nie mają rodziców, bo one są z domu dziecka, tak. I tego się trzymajmy. No jak widzicie, Ida nie chce być ani wiedźmą, ani wampirem. Tak, podbijemy sobie troszkę tutaj relacje. Dobra, bo jak one siedzą, to nic nie mogą robić. A, ty masz na 10, ty masz na 9 i ty masz na 16, w ogóle ty masz najpóźniej. Więc dobra. Ty potrzebujesz gotowania, ucz się gotowania. Nie odkładaj, tylko chciałam, żebyś dołączyła do niej. Możesz? Wspólna gra. Gracie razem, to może wam się... A nie, ona już odkłada, już koniec. Koniec gry. No dobra, to idź się ogarnij, bo ty rano idziesz... No tak, tutaj mam w ogóle tylko dwie łazienki małe. Ale też ten akademik ma tylko 6 pokoi, więc nie jest aż tak źle. Więc myślę, że te 4 prysznice i 2 kimelki nam jakoś stykną. Ty jesteś w miarę okej, więc idź się poucz, może... O, możesz razem z nią się uczyć gotowania? Czy ty jej zabierzesz tą książkę? Nie. Właśnie, może mi ktoś powiedzieć, czemu oni chcą ciągle się przytulać? Bo mnie to naprawdę zastanawia. Wszyscy chcą się tutaj co chwilę przytulać. Ona ma bardzo dobre paski, bo ja ją ratowałam kodem, żeby mi nie umarła. Duzie przyznaję bez bicia. Więc no. Co tam potem się masz uczyć? Techniki i charyzmy. To wy macie podobne te... Bo ty jesteś na aktorstwie, a ty jesteś
Na fizyce. No, macie podobne do nauczenia się. Super. Bierz się za następną lekturę, a ty już musisz iść spać, moja droga. Bo już jest dość późno. Ach, muszę się nauczyć tego akademika. Tu są kibelki. Skorzystaj z kibelka i... idź lulaj. Ona ma taki, kurczę, powiedziałabym, że męski pokój. Bo tylko w tym pokoju był ten rowerek do ćwiczeń. I tak był na sportowo urządzony, więc jej go wzięłam. No ale myślę, że jej to nie przeszkadza. No i zostaliśmy sami z Meliską, która będzie tutaj jeszcze technikę wpływała, no bo ona ma dopiero... A nie, ona ma na 9 też. To chyba ona miała na 16, tak, a ją posłałam tak spać. To nic, ona wstanie wcześniej i się pouczy rano. A, bo mamy w ogóle teraz jesień i szybciej nam umiejętności wskoczą. Tutaj wysłać muszę ją do lustra jedynego, jakie chyba mamy. Ona tak mryga, bo oczywiście nie mam jakiegoś rekoloru, czy tam mesza. Chyba rekoloru. Po prostu. Niestety. Bo jak się ściąga te domy, czy parcele z internetu, to nie zawsze wszystko jest. Ale ogólnie, zobaczcie, jak tu jest pięknie. Po prostu, a tutaj ten tył jest tak pięknie urządzony. Te ścieżki, krzaczki, po prostu cudo. Jeszcze można sobie ćwiczyć na tych matach. Niesamowite. I chyba jutro poćwiczymy sobie z Idą. Przydałoby nam się jakoś zarabiać też tutaj. Nie pamiętam, jakie są opcje. Widzę, że Ida wstaje i idzie grać, tak? Bo ona potrzebuje trochę rozrywki. Co ty masz? Ona by chciała wstąpić do bractwa. No tak, bo ona jest taka towarzyska. No ale nie za bardzo. Ale nie no, chyba nie musi się przeprowadzać do bractwa, jak do niego wstąpi, co? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Nie pamiętam. Widzę cię. Czemu ty chcesz ściskać tą laskę? Dobra, ty się bierz za naukę. Ty w ogóle kondycji potrzebujesz? Tu coś mi tutaj idzie nie w tę stronę, co chciałam. To jesteś akurat... Proszę bardzo. Jak to nie możesz? Antonina trochę śmierdzi. Ale okej. Antonino, czy udzielisz mi lekcji? W ogóle one wszystkie mają takie same piżamki, tylko inne wzory. No, jak będziesz ją ściskać przyjaźnie, to na pewno nic z tego nie będzie. Głupio. Głupio, bobo. Idź ćwicz sama. Nie wiem, co jest z tym ściskaniem. Ale zaczyna mnie to irytować. Może włącz najpierw muzykę, a potem ćwicz. Chodź poćwiczyć też. Wszystkie poćwiczcie. Siostrzane ćwiczenia. Szczerze powiem, że ja nie miałam pojęcia, że jest coś takiego. Można zmienić muzykę? O, studencki rok, dawaj. A potem ćwicz. Tak, no ona ma taki super strój. Tak mi do niej pasował, no. Nie chciałam z niej robić takiej typowej blondynki, ale jednak, no... Nie mogłam się oprzeć. O, Melissa ma... O, no dobra. To zmień im muzykę. I idź na te wykłady. Wow! O, wow, wow. Boże, ja oszaleję. Potrzebujesz też rozwinąć kreatywność oraz logikę. Dobrze, że mamy tutaj sztalugi na zewnątrz. Więc je poćwiczysz malowanie. Trochę co prawda jesienią może być chłodno, ale i tak fajnie to jest zorganizowane. To jest trochę... niezręczna sytuacja, powiedziałabym. Ja rozumiem, że studenci jak studenci, ale że Sim i Simka w jednym prusznicu... W sumie, jak widzieliśmy przed chwilą, im jest wszystko jedno. Wbijesz sobie ten punkt?
Czy ty już wbiłaś ten punkt? Wbiłaś sobie punkt. Teraz by ci się przydało ogarnąć potrzeby. Zostaw ten obraz. Weź sobie coś zjedz. I potem wiesz co możesz? Gdzieś tu były szachy, albo mi się wydawało, że były szachy. Tak, potem sobie poćwicz grę w szachy. Która jeszcze potrzebowała logikę? Tutaj charyzma. Żadna. No dobra. Ty potrzebujesz wbić charyzmę. Ojej, ty śmierdzisz. O, ojej, ty śmierdzisz. Nie! Och, za późno. Weź sobie prysznic. A, do ciebie miałam iść, tak. A ty tutaj sobie fajnie radzisz. Chciałabyś też napisać pracę semestralną. Więc w sumie możesz zacząć pisać. Czemu nie? No, to by się pewnie nie uda nic wbić, ale trudno. Kurczaki, tutaj nie ma tak, że mają weekend wolny czy coś, nie? Tu jest Antonina. Boże, ona musi tutaj dojść tym swoim studenckim krokiem. Co? Jezu, widzieliście ją? No nie jest tak łatwo, powiem wam. Ogarnąć trzy simki. O, tutaj biedna myśli. O, jaką masz straszną zabawę. Co byś chciała? Dostać stypendium? Postaramy się o to. No tak, bo ona jest przecież tą. Pragnienie zdobywania wiedzy ma, tak? Chciałaby się też uczyć z kimś. I zaraz jej znajdę... O, znowu się zaczyna moje mylenie przycisków. Zaraz jej znajdę jakąś rozrywkę. O, chodźcie, bo łap z siostrą łapki. Czemu nie chcesz z nią grać? Boże, to jest twoja siostra. Jakaś piąteczka. Trzeba utrzymać dobre kontakty z ludźmi. Szczególnie, że ty szukasz teoretycznie jakiegoś męża, tak? Może nie tak od razu, ale... dokończ tą pracę, bo ci niewiele zostało. A ty idź się ogarnij. Tutaj do kibelka. Kurczę, przydałoby się posprzątać, ale no kto to będzie sprzątał? Sorry, chyba nie ja. Chyba sobie żartujecie ze mnie w tym momencie. To chyba jakiś żart. Skąd ja mam wziąć na to pieniądze? Oczywiście wszystkie się zrywają o 6, bo jakżeby inaczej. O, ty znowu masz na 16 i przydałoby ci się w sumie troszkę pouczyć. Chociaż wiesz co? Możesz... Aha, nie możesz nic z tym... No, już myślałam. Produkuj jedną sztukę. Zrób bukiet to krotek. Zacznij się tym troszkę interesować, chociaż to nie będzie coś... Boże, uściskaj przyjaźnie. Oni znowu zaczynają. To nie będzie raczej coś, czym się tobie już zajmowała w życiu. Nie będziesz kwiaciarką, ale... Takie hobby możesz mieć, w sumie. O, jakie wy głodne. To idźcie jeść, bo ty nie jesteś głodny. No ja jesteś trochę, ale dobra. Zrób się z rana kwiatka. Znowu mi tu włączyłem muzykę. Powywalać wszystkie radia i będzie święty spokój. Jak tam rośnie ci zabawa? Słabo. Bo ci się nie podobały te prace. No trudno. Boże, ona w tym stroju, w tego kosza gra, nie? Jak to pasuje, niesamowicie. Dobra, tu masz wszystko wybite, więc... Graj sobie. Coś mi się tu, powiem wam, zaczęło przycinać trochę i nie wiem, o co chodzi. Jaki problem nagle się pojawił? Że się tak zaczęło ciąć? Niefajnie? Chyba będzie trzeba kończyć odcinek, moi drodzy. Już pół semestru prawie przegraliśmy. Myślę, że do tego egzaminu końcowego i będę kończyć, bo tutaj widzę, gra już ma dość mnie. No oczywiście, znaleźliśmy kość. Fantastycznie po prostu. Co my tu mamy?
Mamy tu mamy kociołek i jakąś księgę. To nawet nie wiedziałam, będę musiała się tym zająć. Ale myślę, że to po studiach, bo teraz mamy tyle zajęć. Ma dobre oceny i nie musi się niczym przejmować. Chciałabyś nauczyć opanowywać gniew. To nie takie głupie. W sumie. Jak już się tak wybawiło. Zobaczymy, czy zechce. Czy w ogóle coś zdąży napisać przed pójściem na wykłady. No i chyba trzeba zrobić to przyjęcie sportowe. Chociaż ty nikogo nawet nie znasz za bardzo. Przydałoby się wyjść z tego akademika gdzieś. Więc chyba tak uczynimy w przyszłym odcinku i może też będzie jakaś impreza. Tak właśnie coś czuję. Ewentualnie ja poznam też jakichś simów poza nagraniem. To też jest opcja. No, Antonina udziela nam lekcji. Ona chyba musi być dobra ze sportu. Ale przyznam szczerze, że jeszcze tej interakcji nie widziałam w The Sims 2. Żeby były te ćwiczenia na macie i w ogóle, żeby ktoś nam udzielał lekcji w ten sposób. O, wróciła wiedźma. Wiedźma. O, jak ładnie jej ocena wskoczyła w ogóle. Nie graj, weź idź. Ojej. Dobra, zjedz. Masz rację, zjedz. A ty się nauczyłaś? Jeszcze trochę ci zostało, dobra. 12 godzin jeszcze, Boże drogi. No ale dziewczyny tutaj już się ogarniają i będą szły, myślę, spać. Czy ty masz w swoim pokoju coś, co ci przyniesie rozrywki trochę? Tak średnio, chyba że o. Pooglądaj sobie piłki. Nie, nic nie ściskasz, nic nie ściskasz. Idziesz zjeść? Nie oglądaj. Boże. Jedz. Proszę bardzo, jedz i idź spać. Tak, to jest twój pokój. Już się prawie nauczyłam. Prawie ogarniam. Co tu za jakieś kłótnie i bułki? Błagam, powiedzcie mi, jak tego baga usunąć, żeby oni się ciągle nie przytulali i nie kłócili tutaj wszyscy. Jak oni mają się lubić? Proszę, jak ci ładnie zabawa podrosła od oglądania tych sportowych rzeczy. A tak, poza tym to wszyscy zdrowi? Cztery godziny do egzaminu! Ostatnie ogarnianie się tutaj widziałam, już przyszli. O, jest śniadanko. Jest bardzo fajnie, możemy sobie zjeść przed wyjściem. Nie, na szczęście. O Jezus, co ja z nimi mam? No nie, nie kłóćcie się. O ja, ale się z... To jest chamskie. Na swojej ekstramiotle. Pa. Powodzenia. No i pięknie, moi drodzy, wpadła nam kasa. Stać nas na rachunki? Stać nas na rachunki. Wow! Nieźle. Nieźle zarobiłyśmy, ale jak będą co tydzień takie rachunki, to i tak nic nam z tego nie przyjdzie, szczerze powiem. Ale okej. Na dzisiaj to było tyle, po prostu. Na dzisiaj to było tyle, po prostu, tak. Żebym powiedziała, co wiedziała. Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nowa seria wam przypadnie do gustu i będziecie razem ze mną dzielnie wspierać nasze trzy siostry i ich dalsze perypetie w Miłowie. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!